Tarnowskie Góry. Kompleks zamkowy. Tarnowice Stare. Śląski Wawel. Tak, ze względu na wewnętrzny dziedziniec, który ozdobiono krużgankami, historycy nazywają zamek w Starych Tarnowicach, dzielnicy Tarnowskich Gór. Zamek powstał najprawdopodobniej w XVI wieku, a potem, jak to często w naszej rodzimej historii, rozpoczął się długi korowód zmian dotyczących zarówno właścicieli obiektu, jak i wyglądu zamku. Rezydowała tu m.in. rodzina von Donnersmarck, która rozbudowała kompleks najbardziej. W okresie powojennym w zamku urządzono państwowe gospodarstwo rolne, co doprowadziło do jego kompletnej dewastacji. Dopiero w 2000 roku prywatny właściciel podjął się całkowitej renowacji zamku i otoczenia. Prace dobiegły końca w 2011 roku. Ich efekt jest imponujący. Zamek odzyskał swoją świetność, a w jego wnętrzach zagościło Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego. Wystawiane tu eksponaty były gromadzone przez 30 lat. W rezultacie możemy podziwiać niespotykaną w skali kontynentu ekspozycję zdobniczych elementów meblowych, narzędzi, pracy stolarza, introligatora i innych rzemieślników. Stanowiska pracy przedstawiono tak, jak gdyby przed chwilą opuścił je dawny mistrz. Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego to z jednej strony wystawy, a z drugiej warsztaty artystyczne. Dzieci i młodzież mogą tu doświadczyć bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki, zabytkami dawnego rzemiosła artystycznego i rękodziełami. Na dziedzińcu zamku znajduje się winda dla niepełnosprawnych, aby nikogo nie pozbawiać możliwości zwiedzania. Inwestycja pochłonęła prawie 10 milionów złotych, z czego ponad 6 milionów złotych pokryło dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Realna odpowiedź na realne potrzeby.